Czołem, czołem, kromka z Rosołem. witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale, w kolejnym odcinku z Battlefielda 1, a dzisiaj moi drodzy wyszedł dodatek, nie przejdą, they shall not pass. Dla użytkowników premium, dla nieużytkowników premium będziecie mogli kupić sobie ten dodatek 28 marca, dodatek niestety nie jest bezpłatny, ale to do tego zdążyliśmy już przywyknąć. Moi drodzy, no w zasadzie to, co dodaje nam, nie przejdą. Dodatek oczywiście francuski, już od pewnego czasu było wiadomo, jednak dzisiaj powiemy sobie o paru innych rzeczach, o których wcześniej nie wspominałem. Plus oczywiście standardowo przy takich update'ach mamy również patch do gry, a głównym kluczem tego patcha wraz z dodatkiem nie przejdą jest niewątpliwie ograniczenie horrendalnego spamu granatami, jaki był bardzo, bardzo upierdliwy w niektórych e, aspektach. Ale od początku, moi drodzy, zaczynając, co dostajemy w dodatku, nie przejdą. Przede wszystkim cztery nowe mapy, oczywiście nową armię francuską, dwie nowe operacje, jedną nową klasę elitarną czyściciela okopów, jeden nowy czołg szturmowy Sand chamond jeden nowy behemot, czyli superciężki czołg Char 2C, nowe bronie, o których mówiłem w osobnym filmie, link w opisie. Jeśli jesteście ciekawi, jak je odblokować i jakie to są bronie konkretnie, zapraszam do opisu cztery nowe rodzaje broni do walki wręcz i jeden nowy tryb rozgrywki linia frontu bardzo bardzo fajny o tym mówiłem wczoraj. Również link w opisie, jeżeli chcecie zgłębić sobie szczegóły na temat tego trybu gry oraz nowe typy skórek w pakietach bojowych, jeżeli to kogokolwiek interesuje, oraz oczywiście patch. Na samym początku, moi drodzy, nowe mapy. część z nich wam pokazywałem, między innymi Ford Devo oraz słasą. Ford Devo. Typowa operacja metro, jednak troszkę ulepszona. O tym wspominałem. Słasą zdecydowanie otwarte pole rozgrywki plus zdecydowana dominacja czołgów. Te dwie mapki byliście w stanie zobaczyć już wcześniej u mnie na kanale. Również linki w opisie, jeżeli chodzi o te, których nie widzieliście. To oczywiście wzgórza Verdun, czyli bierz udział w zaciętych starciach piechoty tuż po artyleryjskiej nawale rozpoczynającej bitwę pod Verdun. Walcz o dominację w ogarniętych pożarem lasach i wspinaj się po górskich zboczach w kierunku ogromnej fortecy Verdun. Na tej mapie artyleria nigdy nie milknie, więc Przygotuj się na prawdziwe piekło. I moi drodzy, wzgórza Verdun są naprawdę świetną pozycją, jeżeli chodzi o rozgrywkę typowo infantry. Widzimy bardzo, bardzo wiele, przede wszystkim moi drodzy, tego, co było podczas I wojny światowej, czyli Okopów. W zależności od tego, w jaki tryb gramy, czy są to operacje, bardzo zresztą udane moim zdaniem operacje na tej mapie, o czym powiemy sobie za chwilkę, czy jest to podbójny gra Infantry i zdecydowanie taka szybka, żwawa, wartka akcja, szczególnie po tym patchu, który delikatnie, nawet niedelikatnie, w zdecydowany sposób ogranicza granaty, gra się bardzo dobrze. Jedyne, czego mi troszkę szkoda, to tego, że ten ogień, który był tak szumnie pokazywany na koncept, a jest w zasadzie tylko. Z boku map i jako tako nie uczestniczy bezpośrednio w walce, jakkolwiek to można nazwać, ale wzgórza Werdę obok Fortu Dewo, są moimi dwiema ulubionymi miejscówkami właśnie. Z tego dodatku, i do tego dochodzi jeszcze mapa przełamanie z angielskiego rapture. Część również tej mapy pokazywałem wam w innym materiale, odsyłam też do opisu. Mapa ta, moi drodzy, to prawdziwy labirynt zniszczonych czołgów, gdzie łatwo zorganizować zasadzkę. Zdesperowani Francuzi, starający się opanować kluczowe most na rzece Ain, wracają na pole bitwy, usiane wrakami czołgów z poprzednich starć. Mapa również bardzo podobna do Sła są otwarta z punktem centralnym, czyli mostem i, moi drodzy, bardzo, bardzo widoczna jest tutaj dominacja pojazdów lotniczych, czyli po prostu samolotów, z uwagi na to, że wszystkie punkty są naprawdę bardzo, ale to bardzo odkryte. Do tego moi drodzy, dwie nowe operacje, kowadło diabła, czyli w zasadzie połączenie mapy wzgórza Verdun i Fort Devo, w której to wspinamy się na szczyty ogarniętych pożarami wzniesień i schodzimy do podziemi, aby sięgnąć po zwycięstwo. Bardzo fajna operacja jest jedną z moich ulubionych, już wiem, po tym czasie, gdy grałem chociażby w Sztokholmie, razem z operacją Kaiser Schlacht, bardzo, bardzo udana. No i przede wszystkim, moi, drodzy, Drodzy, dlaczego udana, dlatego? Bo jest ona w zasadzie tylko i wyłącznie na samą piechotę. Zarówno na wzgórzach Verdeł, jak i w Forcie devo. nie mamy żadnych czołgów. Druga operacja za rzeką marną, jak sama nazwa wskazuje, i jak też sam opis nam statuuje, pora uruchomić silniki, czyli przechodzimy po prostu na mapki z Słasą oraz Przełamanie. Tą operację grałem zdecydowanie mniej, nie mam jeszcze wyrobionego na jej temat zdania, aczkolwiek bardzo podoba mi się to, że mamy rozgraniczenie jasne i naprawdę klarowne między grą Infantry między grą piechotą tylko i wyłącznie, a grą zmechanizowaną właśnie na mapce za rzeką marną. Co też warto wspomnieć na pewno, oczywiście behemotem na operacji za rzeką marną jest czołg Czar 2C, natomiast w cudzysłowie behemotem na kowadle diabła nie jest czołg, no bo nie ma czołgów. Za to, moi drodzy, mamy tam do dyspozycji klasy Elitarne w drugim podejściu, gdy atakujemy, gdy ten pierwszy atak nam się nie powiódł. Do tego, oczywiście, moi drodzy, czyściciel okopów, który jest wyposażony w nic innego jak tak, pałkę do walki, wręcz do tego również mamy granaty. A jest on, moi drodzy, inspirowany francuskimi grenadierami, którzy nosili chroniące przed atakami ciężkie. Pancerze, nie miałem sposobności pograć nim bardzo długo, myślę, że zrobimy sobie o nim osobny materiał, w każdym razie zauważyłem, że nie jest to klasa niesamowicie mocna, niesamowicie OP. Co prawda potrafi oczywiście na jednego hita, na jedno uderzenie walką wręcz ściągnąć przeciwnika, ale jest dosyć mocno wrażliwa na to, że po prostu ktoś do nas strzela. Także na raz w zasadzie dwóch, trzech wrogów Max potrafi zdjąć. Później musi się uleczyć. Jeśli to uleczenie nie nastąpi, to najprawdopodobniej więcej czyścicielem okopów na jednym życiu nie pogramy. Do tego moi drodzy dochodzi czołg szturmowy Sound Chamont wersjach. Szturmowej polowej, szturmowej gazowej oraz szturmowej dystansowej. Jeżeli chodzi o wersję pierwszą, czyli szturmową polową, pozwala ona na korzystanie z ostrzału wzywanego gołębiem. Dokładnie tak jak w kampanii single player, klikamy guziczek, gołąb wylatuje i na naszą pozycję spada grad pocisków artyleryjskich, który jest w stanie zdemolować ewentualną piechotę, która wokół tego naszego krąży, wersja szturmowa gazowa natomiast jest, moi drodzy, wyposażona w unikalną amunicję odłamkowo-burzącą z zapalnikiem opóźniającym, a do tego ma możliwość przeprowadzania ataków gazowych na małe i duże odległości. Bardzo, bardzo ciekawe, natomiast trzecia wersja czołgu, tak zwana szturmowo-dystansowa, ma zamontowana szperacz lokalizacyjny, to bardzo ciekawe, który oznacza wrogie cele dla załogi pojazdu oraz pobliskich sojuszników oraz oślepia nieprzyjaciół znajdujących się w niewielkiej odległości. Co byliśmy w stanie zaobserwować parę razy na gameplayach, gdy w zasadzie świeciła w naszą stronę jakaś latarka, i ja na samym starcie nie miałem pojęcia, co to jest. A tutaj okazuje się, że jest to trzecia wersja. Czołgu szturmowego saint Chamon. Do tego moi drodzy Behemoth Czar 2C, o którym na samym starcie, gdy opowiadałem w poprzednich materiałach, miałem złe zdanie. Jest to mocna bestia. Wcześniej powiedziałem, że chodząca śmierć i generalnie puszka, w której bardzo szybko zginiemy, byłem w błędzie. Jeżeli mamy ogarniętego kierowcę, faktycznie jest to zabawka, która potrafi naprawdę zmienić rozgrywkę z uwagi na to, że każdy czołg, zwykły czołg w starciu z czarem, dowca ginie na 1 2 pociski jest to ogromny kolos. Oczywiście, minusem jest to, że jest bardzo powolny i w niektórych sytuacjach będzie to decydowało o niepowodzeniu jego życia. Ale trzeba przyznać, czar 2C potrafi zmienić bieg rozgrywki. I oczywiście, jest dostępny tylko i wyłącznie na mapkach. Z dodatku nie przejdą do tego, moi drodzy, nowe bronie, o których wspominałem wcześniej. W tym momencie już nie będę się powtarzał. Każda klasa dostała jakąś broń. Plus, mamy również trzy bronie do walki. Wręcz. Jeżeli chodzi o nowe broni, to chcę Wam tylko powiedzieć, że jestem zadowolony z podejścia, jakie zaprezentowało studio. Może nie pod względem ich ilości, ale pod względem tego, w jaki sposób urozmaicą rozgrywkę, ponieważ bronie, które zostały dodane, są bardzo charakterystyczne i ich używanie wpłynie na to, w jaki sposób odczuwamy samą rozgrywkę Battlefieldowo-Jedynkową. Oczywiście o niektórych z nich zrobię materiały, o chociażby Show shot już zrobiłem, ale chodzi mi tutaj o to, że każda z nich zupełnie odróżnia się od tych, które mieliśmy w podstawce. Biorąc na przykład chociażby Shoshot, czy Shotgun Siergen Inertial, czy też chociażby broń dla medyka RSC 1917, która w swoim zamyśle i w swojej budowie, jak i w obrażeniach i w działaniu są naprawdę wyjątkowe. Poza tym, moi drodzy, patch. Patch, który wprowadza, tak jak już mówiłem, parę, parę ulepszeń, jednak największą jest fakt, Końca spamu granatowego w grze Battlefield 1, gdyż zostały wprowadzone, moi drodzy, ogromne zmiany w tym temacie. Przede wszystkim, teraz tylko i wyłącznie duże kraty z amunicją uzupełniają granaty. Małe kraty, małe paczuszki nie oddziałują w żaden sposób na granaty, które ma nasz żołnierz, a czasy uzupełnienia zapasu granatów zostały zdecydowanie zmienione, zwiększone następująco dla odłamkowych 36 sekund dla lekkich przeciwpancernych również 36 sekund dla uderzeniowych i dla zapalających 36 sekund dla gazowych 27 dla mini 24 oraz dla dymnych 18 i co bardzo ważne w pobliżu skrzynek z amunicją uzupełnianie zapasu granatów odbywa się 3 razy Szybciej. Do tego, moi drodzy, o mniej niż pół sekundy wydłużono minimalny czas do eksplozji granatu uderzeniowego oraz do eksplozji granatu zapalającego, czyli teoretycznie będziemy mieli więcej czasu, żeby uciec przed takim granatem, zanim on wybuchnie. Z 65 do 72 zwiększono uszkodzenia zadawane przez minigranaty, także może teraz będziemy częściej ich używać oraz co również bardzo istotne, z 2 do 1 zmniejszono zapas. Z przenoszonych bomb, pułapek zapalających. Wszelkie zmiany, oczywiście, bo jest ich zdecydowanie więcej, będziecie mieli w opisie, aby sobie móc po prostu przeczytać. Co również bardzo ważne i istotne, wprowadzono zmiany odnośnie niektórych broni w wersji M1903. Eksperymentalnej z 450 do 360 zmniejszono szybkostrzelność, czy też chociażby ogólnie mówiąc o lekkich karabinach maszynowych o 0,25 zwiększono rozrzut dla ognia niecelowanego. Poza tym, moi drodzy, zmniejszono gęstość mgły na mapie upadek Kolosa, wprowadzono zmianę, z którą za każdą baretkę otrzymujemy po 500 punktów doświadczenia oraz zmniejszono zasięg miotacza ognia w czołgu A7V, czyli czołgu ciężkim pięcioosobowym z 44 do 24 metrów. Także moi drodzy, krótko podsumowując, dodatek, wydaje mi się, że jest on pozytywnym doświadczeniem i zdecydowanie czymś na plus. Pomijam mapki, bo są piękne, szczególnie Ford Devo i wzgórza Werden są moimi ulubionymi. Bardzo dobry nowy tryb gry, fajne dodatki w postaci nowego czołgu, fajne dodatki w postaci nowego działa samobieżnego, czy też chociażby dwóch nowych operacji, w których ta jedna jest moją w tym momencie jedną z ulubionych. Jednak tak naprawdę obawiam się, a w zasadzie jedynym moim minusem tego dodatku jest to, że wyszedł on późno i nie wiem czy nie wyszedł on za późno o jakiś jeden bądź też dwa miesiące, gdyż doskonale wiemy, że niestety liczba populacji graczy troszkę się zmniejszyła. Mam nadzieję, że nie będzie to za późno, aby tą populację po prostu odbudować. A dodatek bardzo, bardzo fajny, i wydaje mi się, że osoby, które go kupią, po prostu będą miały i będą czerpały z tych wszystkich nowych rzeczy przyjemność. Także moi drodzy, pamiętajcie, kromka gada radzi, nigdy was nie zdradzi. Zapraszam serdecznie do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa, pa.